Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o objawie Lasecka, czyli o jednym z elementów badania przedmiotowego, badania neurologicznego u pacjentów z problemami z kręgosłupem lędźwiowym. Jest to badanie polegające na unoszeniu jednej z kończyn dolnych, czyli jednej z nóg, u pacjenta leżącego na wznak. Wówczas u pacjenta z bólami o typie rwykulszowej, po uniesieniu kończyny dolnej, pojawia się ból wzdłuż nogi. Wówczas ja, jako lekarz, który to ocenia, oszacowuję, jaki jest kąt między podłożem a uniesioną kończyną. Taki objaw Lasecka uważa się, że jest dodatni, kiedy występuje ból poniżej 60 stopni. Świadczy o tym, że nerw, jeden z korzeni nerwowych, które tworzą nerw kulszowy, jest uciśnięty najczęściej przez dyskopaty, czyli jest zakleszczony. Daje nam to informację albo wskazuje na to, że pacjent wymaga dalszej diagnostyki. To, co jest ważne, nie u każdego pacjenta z dyskopatią objawową taki objaw może występować, ale dla lekarzy jak ja jest bardzo pomocny. Bardzo Wam dziękuję.